Do rajd Wisły uważam, że praktycznie tak naprawdę powinien się zawsze odbywać i nie wiem, czy była kiedyś taka edycja, która się nie odbyła. Wydaje mi się, że to jest rajd na tyle kultowy, że jego obecność w ogóle w jakiejkolwiek serii, czy to rajdowych mistrzostw Polski, czy pucharze PZMOT-u, czy drugiej lidze, czy mistrzostwach Śląska jest, uważam, że no... niezbędna. Ja na rajdzie Wisły mam zawsze najmilsze wspomnienia. Tam jest zawsze klimat. Wisła, Szczyrk, Ustroń. To są w ogóle takie miejsca, organizacja rajdu, klimat rajdu, kibice, odcinki specjalne o słynnych nazwach. To jest to, co powinno być w rajdach i powinno być w tradycji rajdowych jakichkolwiek mistrzostw. Aczkolwiek zawsze sobie co roku powtarzam, że na Wiśle muszę pojechać i mam nadzieję, jeżeli w tym roku ona się odbędzie, a w jakiejkolwiek serii, to również pojadę, bo to jest taka forma naprawdę przede wszystkim dobrego relaksu, ale niesamowitych wspomnień. On jest przeważnie jesienią i kierowcy są już praktycznie po całym sezonie i mocno wjeżdżeni. Po drugie, i dobrze przygotowani. Po drugie, odcinki specjalne, które mają naprawdę, są bardzo techniczne, trudne, wymagające, a o zmiennej nawierzchni, bardzo techniczne i uważam, że no, chyba to cechuje rajd Wisły. No i oczywiście okolica. Raz miałem taki rajd Wisły, który był do mistrzostw chyba Europy, bo to był rajd albo połączony z rajdem dolnośląskim, gdzie Cinquecento na górze Salmopol niestety mieliśmy wypadek, ale uważam, że praktycznie każdy występ rajdu Wisły kończył się fajną przygodą.